Panie szefie, kolega mnie prosił, żeby ewentualnie pana zapytać. O co? Znaczy. O Siuliewicie? Znaczy, powiem tak, no ciężko mi te pytanie sformułować. To się nazywa różnie. To może się nazywać i morderstwo świniaka, może to się nazywać pozbawienie życia świniaka i przerobienie na wyroby kulinarne. Nie, to u nas na Warii mówili Świniobicie. Zwykłe świniobicie. Nie jest to morderstwo, nie jest to pozbawienie życia. Świniak jest przeznaczony dla każdego człowieka, ażeby zjeść. Czyli nie jest to pobicie ze skutkiem śmiertelnym. Nie. Dobra, to ewentualnie powie pan troszeczkę, jak to skutecznie zrobić. Ja wiem, tam, tutaj, to jest głowa. Ale ja wiem, dlatego pytam pana jako eksperta, jak to zrobić skutecznie? Czy to worek go udusić, czy powiesić? No jak? Czy nożem go? Ludzie różnie robią. Jakie są metody, tak? Różne metody są. Mhm. My z tatusiem robiliśmy tak. Po chłopsku. Toporek. Boże. Ja z początku nie mogłem, jak miałem 10 lat. 6, 5. A to dzieciom nie wolno. Do lat 11. Dzieciom nie wolno takich rzeczy robić, przecież to jest morderstwo. To nie jest morderstwo. No, no znaczy morderstwo na życzenie. Znaczy w sensie, żeby życzenie, żeby były wyroby. Nie, to jest normalne. To jest, czyli nie jest to ubój rytualny. To jest ubój rytualny. Normalny. Bez polski, rytuału, bez żadnych rytuałów. I tak dalej. I powiem tak. My na wsi mieliśmy toporek i taki pręd zaostrzony. Nazywała się szwajka. Szwajka. Tak. Świniaczka. Świniek musiał być ponad 150 kilo. Maciora czy wieprzek? Wieprzaka. Bo maciora rozdziało się na prosiaki. Na prosiaki. Czyli co? Ale wykastrowany wieprz był. Bez jąder. Pozbawiony. Jąder pozbawiony. Jeżeli zabijesz, a przychodzi przypuśćmy ty, gospodarz, i ubrankę świnobicie, pokaż. A już rozpalentowany. Pokaż, na ile słoniny. Jeżeli na całą rękę nie ma słoniny, to nie gospodarz. Jeden palec tylko brakuje, już nie gospodarz. Drugi palec brakuje na słoninie. To już tym bardziej, a już udalej coś nie mówi. Może świnia była nieodpowiednio karmiona? Nie, każdy... A może, może za małe porcje? Nie, każdy gospodarz dał tyle dla świni, ile miał. Ile miał. I... Były u nas koryty kamionkowe w chlewie, posadzki kamionkowe, że świnia nie wyryła dziury. Bo mogła uciec, czy nie? Były takie, do korytu takie zagrody i brało się tak, jak wlewało się. Hop, za korytko, taka zapadka była i takie było specjalne zagroda z kratów, z prętów i koryto się czyściło się ze słomy i co? Wlewało się jedzenie i świniaki przychodzili i jeli z koryta. Ile chcieli. Pełno koryto było. No ale trzy razy dziennie były karmione? Trzy razy dziennie. Trzy razy. Śniadanie, obiad, kolacja. No jak? No tak można, tak jak w szpitalu. I powiem tak. Jak już ma 150 albo 160 kilo wieprzak, brały się za nogi tylną, wyganiały się, albo trzymał dziadek albo Bogu trzymał, a tatuś łeb walił, a później tatuś mówił tak do mnie, jak już podrosłem. Nie bał się pan tego widoku? Ja nie pan. No, znaczy, panie Krzysztofie, przez grzeczność zawsze mówię, no ale był pan wtedy młodszym dzieckiem, nie bał się pan tego widoku? Nie. Ale to makabra, cios, uderzenie. Z początku bałem się, powiem, bo to nie było... Wstrętne, takie ohydne, że leci krew z serca, ale tatuś miał takiego klinka, jak uderzy siekierą w łeb, dobrze trafi, ale zawsze dobrze trafiał w łeb, że raz padnie uklęknie, przewracał i szwajku w serce. On dwa razy go fiknie i później klinek miał w filcu i ten szwajkę wyrzucał w serce, klinkiem i toporkiem bijał i później osmalało się.
słomą żytnią, skrobało się, myło się i świniaka się rozbierała. A poszczególne części świniaka to na jakie wyroby? Na przykład szyneczka, polędwiczka, baleronik, karkóweczka. Szyneczka i baleronik to się wędziło. Wędziło się. Podgardle na przykład, podgardle. Podgardle to szło na salceson, nóżki albo na galeretę. Uszy. Uszy. Nóżki. Nóżki. Na golonkę. Na galeretę, na golonkę. Tu golonka, ona jest galeretę nazywali. A jęzorki na przykład? Jęzorek szedł na kiełbaski. Na kiełbaski. Kiełbaski, takie mięsko, które różne mięsko na odpady nazywali się. Nie? Do słoniny tam. Jeszcze z czegoś. Szło na kiełbasy. A krew na kaszankę? Co? Krew na kaszankę? Brało się. Była bardzo dobra, ja pamiętam, jadłem kiedyś taką. Brało się, krew na kaszankę. Czemu nie? Ja sam jadłem. Kiszki, to do kiszki się nalewały. Ziemniaczki tarło się na tarce, krwi się dolewało i kaszy się dodawało, gryczane, nie gryczane, ale jęczmiennej i co? Razem to, wiesz, i do kiszek zawiązywało się sznureczkiem albo druciczkiem do blaszki i piekło się. A co robiono z pęcherza? Co? Z pęcherza. Z pęcherza? Też robiło się. Też robiło się. Znaczy, wiesz, pukało się wszystko i, wiesz, robiło się. A kiszki szlamować? Też mama szlamowała. Mama, babcia. To na kiełbasy. Kiszki. A na kiszkę ziemniaczaną? To gruba taka kiszka. Stolcowa. Co? Stolcowa. No. I też wszystko wyczyścić, wyszlamować na glans i tam wtedy się wlewało się. Wiesz, to co powiedziałem, ale musi być sól. Wszystkie doprawy muszą być. Pieprz. Co? Pieprz, sól. Ziele angielskie. Jak? Ziele angielskie. Ziele angielskie. Już ja trochę zapomniałem, wiesz? A majeranek? Majeranek, tak. Listek laurowy. Jak? Listek laurowy. Nie, listek laurowy my nie dawali. Czosnek. Czosnek, tak, ale drobno pokrojony. Cebula. Cebula. O, pamiętam. Cebulka. Biała. Albo szczypiorek, albo normalna cebulka. O. I to razem, wiesz, w misce się wymieszywało. Łychą. Wiesz? Później taka rurka, wiesz, i kiszkę na rurkę tą solcową się naciągało się i później przez tą rurkę to wszystko to, wiesz, wlewało się czerpaczkiem, wiesz, i ile trzeba się nalało, zawiązywało się albo sznureczkiem, szpagacikiem, albo dratwą, ale najczęściej dratwa szła na zawiązywanie z jednej strony, z drugiej strony i do blaszki, do blaszki, do blaszki. I wtedy w duchówce napalona duchówka w mieszkaniu, stawiało się i tak, patrzyło się. Mamusia miała taki patyczek do sprawdzenia, aha, pyk, patyczek suchy, kiszka ugotowana, przewraca się, z drugiej strony musi się upiec się, bo to piekło się. I patrzy, gotowe, wyjmuje na pokój zimny, na ten obrót taki, po obrócie papier jeszcze szedł biały, czysty, na ten papier, ona tam stygła, ta kiszka, wiesz, i